Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W tym odcinku Po prostu Wschód porozmawiamy o Białorusi i jej wojsku, wojnie w Ukrainie i układach Aleksandra Łukaszenki z Władimirem Putinem. Tradycyjnie dziękuję wszystkim wspierającym mnie na Patronite i zrzutce, szczególnie Aleksandrze, Tomaszowi i Piotrowi, którzy rozpoczęli bądź przedłużyli swój patronat nad podcastem. Zachęcam do zaglądania do mediów społecznościowych Po prostu Wschód na Facebooku i Instagramie oraz szukania aktualnych informacji na na moim prywatnym Twitterze. Przypominam też o playliście Radio Wschód na Spotify. Moim gościem jest Anna Maria Dyner, ekspertka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początku tygodnia Aleksandr Łukaszenka poinformował o rozwinięciu regionalnej grupy wojsk Białorusi i Rosji. Ja bym chciał, żebyśmy porozmawiali dzisiaj o podstawach, czyli żebyś na początku wytłumaczyła, co to takiego jest? Regionalne zgrupowanie wojsk to jest coś, co funkcjonuje w doktrynie wojennej państwa związkowego Rosji i Białorusi w zasadzie nie od wczoraj, bo od tak naprawdę zarania istnienia państwa związkowego. W oryginale wszyscy myśleliśmy, że w jego skład wchodzą Siły Zbrojne Białorusi i wybrane komponenty zachodniego okręgu wojskowego. Tyle, że tegoroczne ćwiczenia, przeprowadzone w lutym, sojusznicze zdecydowanie, które poprzedzały bezpośrednio atak. Rosji na Ukrainę, trochę to nasze myślenie wywróciły, dlatego że ćwiczenia sojusznicze zdecydowanie też były ćwiczeniami regionalnego zgrupowania wojsk, ale ze strony rosyjskiej wzięły w niej udział komponenty 35-36 Armii Ogólnowojskowej Wschodniego Okręgu Wojskowego. No i teraz sobie należy zadać pytanie, czy było to podyktowane tylko i wyłącznie chęcią, żeby przerzucić pod pretekstem ćwiczeń dodatkowe komponenty na terytorium Białorusi, z której później nastąpił atak w stronę Kijowa? Czy faktycznie Rosja zmieniła swoje podejście i zmieniono podejście w ogóle do tego, czym jest regionalne zgrupowanie wojsk, czyli nie tak jak wcześniej tylko komponenty zachodniego okręgu wojskowego, a Rosja daje sobie prawo do tego, żeby angażować w to zgrupowanie też komponenty innych okręgów wojskowych? Na razie przyjmujemy tą, tą, tą drugą opcję. Ale stąd też jest bardzo trudno określić, jaka jest liczebność tego zgrupowania. Oczywiście, jeżeli myślimy, wiadomo, jakie są siły zbrojne Białorusi, czyli maksymalnie 45 tysięcy, jeśli byśmy sobie wyobrazili, że byłyby wszystkie siły białoruskie zaangażowane, w co też należy wątpić, ale jeżeli, no i teraz nie wiadomo, jak duże siły może zaangażować Rosja. I regionalne zgrupowanie wojsk, ono też ćwiczyło. Sprawdzenie stanu gotowości bojowej odbywało się w trakcie dużych ćwiczeń, które pamiętamy choćby z ubiegłego roku, czyli Zapad, ale też ćwiczenie tarcza Związku, czyli ćwiczenia, które się w sumie Zapad-Starczą Związku odbywają na przemiennie nieco dwa lata. Oprócz tego były pomniejsze manewry, które, w które też były angażowane te siły i środki, które tworzą regionalne zgrupowanie wojsk. I zgodnie z doktryną wojenną państwa związkowego, w sytuacji zagrożenia jednego z członków tegoż państwa związkowego, może ono zgłosić takie poczucie zagrożenia z prośbą o. Form, sformowanie już faktyczne komponentów tej, tego ugrupowania. I to faktycznie zrobiła Białoruś, wskazując na rosnące zagrożenie ze strony Polski, przede wszystkim, ale też w domyśle wschodniej flanki NATO i sojuszu jako takiego. Czy my możemy patrzeć na tę deklarację Łukaszenki jako na taki polityczny krok ustępstwa na rzecz Władimira Putina? Ponieważ możemy przypuścić, że rosyjski prezydent naciska na Łukaszenkę, żeby Białoruś się bardziej zaangażowała w wojnę. W związku z tym padają takie deklaracje dotyczące właśnie rozwinięcia tej regionalnej grupy. Tu się nie do końca z tą tezą zgadzam, dlatego że moim zdaniem to jest akurat wprost przeciwnie. To znaczy, to, że Łukaszenka wskazuje na zagrożenie ze strony Polski i państw NATO, jest raczej próbą ucieczki od zaangażowania bezpośredniego sił zbrojnych Białorusi w wojnę na Ukrainie. To znaczy, tak by wskazał, że jest Ukraina zagrożeniem? Dokładnie tak. Poza wszystkim warto zwrócić uwagę na jedną z jego ostatnich wypowiedzi, kiedy on właśnie mówił o konieczności sformowania tego regionalnego zgrupowania wojsk i powiedział, że Rosja ma swoje problemy, swoją wojnę, a my mamy swoją. Więc jakby mówiąc do swoich wojskowych, mówił, nie liczcie na zbyt dużą pomoc Rosyjskiej. Więc to właśnie pokazuje, że on zupełnie te tematy chce traktować rozdzielnie i szczerze powiedziawszy to jest też pewien majstersztyk z jego strony, bo my cały czas patrzymy, w zasadzie przez lata patrzyliśmy z jaką umiejętnością on był w stanie rozgrywać Federację Rosyjską. Teraz by się wydawało, że w zasadzie już nie ma pola manewru, ale jednak jakieś tam pole manewru znalazł i ja sądzę, że po prostu wskazując na to polskie zagrożenie, Łukaszenka tłumaczy, dlaczego nie może wysłać wojsk bezpośrednio na Ukrainę. Bardzo prosto mu pewnie będzie powiedzieć do Władimira Putina Wowa słuchaj, ale ja tu mam złą Polskę, złą NATO, więc ja muszę trzymać swoje siły w stanie gotowości bojowej, żeby też NATO nie zagrażało Rosji od strony Białorusi. No dobrze, ale to jest pytanie teraz, czy Putin w to wierzy? To jest trudne pytanie, ale ja sądzę, że tu też mamy splot bardzo wielu czynników. Zgodzi zgodziła się Rosja na taką decyzję, więc na pewno coś za tym stoi. Oczywiście tutaj wracamy jeszcze do innego momentu. Do innego Momentu, kiedy możemy się zastanawiać nad realną siłą i wartością bojową białoruskich wojsk, bo eksperci twierdzą, że to jest maksymalnie 15 tysięcy żołnierzy, którzy faktycznie w tym momencie mieliby realną wartość bojową. Wracamy do trudnego pytania o sprzeciw białoruskiego społeczeństwa, które. Generalnie gremialnie jest przeciw angażowaniu się w wojnę na Ukrainie, i sprzeciw samego wojska i samej, samej generalicji i dowódców. I moim zdaniem, jeżeli Putin zna te dane, to może jednak się obawiać, że na siłę zmuszenie Łukaszanki do podjęcia takiej decyzji spowodowałoby jeszcze więcej szkody niż pożytku, bo okazałoby się, że armia Białorusi mogłaby się zbuntować albo przynajmniej jej część. Więc wizerunkowo porażka, nie mówiąc już o innych kłopotach, które by to powodowało. Natomiast to, co Łukaszenka też sprytnie robi, to cały czas nie tylko zapewnia Rosję o swojej lojalności, ale też daje gwarancję tego, że Rosjanie mogą liczyć na zaplecze tyłowe, na aprowizacje, na remonty uzbrojenia bo o tym coraz głośniej się mówi na leczenie rannych. I na mnóstwo, mnóstwo różnych innych rzeczy, które dla Rosji też są nieocenioną pomocą z punktu widzenia funkcjonowania jej sił zbrojnych. Więc sądzę, że tutaj Łukaszenka umiejętnie tym gra. Macie u nas zaplecze, dostaniecie wszystko, czego wam będzie trzeba, no ale my mamy swoje problemy, więc wybaczcie, ale nie będziemy się bezpośrednio angażować. Czy może być tak, że ta bajka o zagrożeniu ze strony Polski, Litwy, jest to bajka propagandowa dla ludu, a tak naprawdę tutaj chodzi bardziej o to, że rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, ta armia białoruska i bezpośrednio zaangażowanie to jest duże ryzyko, ale groźba zaangażowania tej armii, która trzyma ukraińską armię z drugiej strony granicy, no, w pewnym stopniu odciągając od Donbasu, jest tutaj tak naprawdę o wiele więcej warta. Też dla Rosji? Oczywiście, że tak. I to, że Rosjanie ciągle przebywają na terytorium Białorusi, bo oni ciągle tam są, to zresztą cały czas podkreśla strona ukraińska, też ma dużą wartość, bo oczywiście pojawiły się duże dyskusje, czy Rosjanie znów chcieliby, byliby gotowi na otwieranie frontu północnego w kierunku Kijowa, czy może nawet obwodu wołońskiego, przez który płynie zachodnia pomoc wojskowa do Ukrainy tutaj jest bardzo wiele wątpliwości, bo to jest związane choćby z tym, kogo by Rosja nie mogli przerzucić w jakim stopniu gotowości bojowej i również z tym, że Ukraina bardzo wzmocniła ochronę swojej północnej granicy, ale oczywiście tak, Ukraina ma teraz dużo dłuższą granicę do ochrony niż tylko Granice z Rosją, dużo więcej potencjalnych frontów niż tylko te, na których teraz toczą się aktywne działania zbrojne. Czy my wiemy, ilu rosyjskich żołnierzy przebywa na terytorium Białorusi? Mniej to jest, to jest trudne pytanie. Ja spotkałam się z szacunkiem strony ukraińskiej, że to jest 7 batalionowych grup taktycznych. Ale uczciwie przyznam, że zawsze jest kłopot z liczeniem, ile dokładnie każda batalionowa grupa taktyczna czy batalionowa grupa bojowa mają żołnierzy, bo to wszystko zale jest w zale oparte w zależności od tego, na czym one są formowane czy na batalionie czołgów, czy na batalionie bojowych wozów piechoty, czy na przykład na batalionie piechoty górskiej. Więc ten rozstrzał może być duży, ale tak czy inaczej, uśredniając, to może być kilka do kilkunastu tysięcy żołnierzy rosyjskich, którzy cały czas są na Białorusi. Czy oni tam są potrzebni, czym oni się zajmują? Bo w tej sytuacji braków, na froncie w Zagłębiu Donieckim czy w obwodzie chersońskim wydaje się, że Rosjanie by nie przetrzymywali po prostu tak kilkunastu tysięcy żołnierzy. Teoretycznie nie. W praktyce myślę, że właśnie to, że są wiązane grupowania ukraińskie na północy, to jest wystarczający efekt. Po drugie, część z nich na pewno się zajmuje rzeczami takimi jak próby prowadzenia jakiegoś rozpoznania. Ewentualnie są to ludzie odpowiadający za artylerię, za sprzęt, wszystko to, co może radzić cela na terytorium Ukrainy. Mówiłaś trochę o tym jak Białoruś pomaga, jeżeli byś mogła to rozwinąć. Strona ukraińska mówi na przykład o ostrzałach z terytorium Białorusi, co jeszcze oprócz tam leczenia rannych czy remontu sprzętu? Tak naprawdę to jest cała oprowizacja, to jest uruchomienie logistyki pracującej na potrzeby rosyjskiej armii. To jest jedna istotna rzecz. Tak samo, jeżeli chodzi o leczenie rannych, i ewakuację do Rosji, to jest druga ważna rzecz. Trzecia, mimo wszystko wrócę do tej kwestii remontów. Widać, że rosyjski przemysł zbrojeniowy zwyczajnie nie ma takich zdolności, żeby wyremontować to, co zostało uszkodzone w trakcie działań na Ukrainie. Więc częściowo przychodzi z pomocą Białoruś, która ma takie zdolności dodatkowe. Sprzęt jest typu podobnego, więc to nie jest problem, żeby go dobrze serwisować. To, o czym ostatnio usłyszeliśmy, to jest też wspieranie przez Białoruś Rosji w zakresie sprzętu. Białoruś, przynajmniej tak wynika to z informacji, które można znaleźć w internecie, wyjęła ze swoich magazynów część uzbrojenia, m.in. czołgi, które pojechały, do Rosji. Oczywiście te platformy one się trochę różnią. To są inne modyfikacje, bo to chodziło konkretnie o czołgi T-72. To są inne modyfikacje niż używane przez siły zbrojne Rosji. Starsze, tak? Inne. To nie jest kwestia nawet wieku, tylko <laughs> po prostu inna, delikatnie inna gałość modernizacji, ale nie jest to nic, co jej byłoby trudne do opanowania. Zresztą możemy to też widzieć na przykładzie tych polskich zmodernizowanych T-72, które pojechały na Ukrainę i Ukraińcy nie mieli problemu z ich obsługą. Podejrzewam, że. Prawdopodobnie jadą albo pojadą też polskie PT-91 Twardy, więc to też jest modyfikacja jakby kolejna tego czołgu, T72. Więc podejrzewam, że tutaj Ukraińcy też będą w stanie bardzo szybko opanować jego obsługę. Więc właśnie chodzi o to, że te czołgi są w miarę podobne w obsłudze. Podejrzewam, że też. Łatwo jest do nich uzupełnić całe zaplecze, czyli właśnie od kwestii tankowania po kwestie smarowania, jakiegoś rodzaju remontów. Więc sądzę, że tutaj też Białoruś może chcieć się zaangażować. A co jeszcze jest w białoruskich magazynach takiego, co może się Rosji przydać? Oj, myślę, że dużo rzeczy. To znaczy, od nawet mundurowania niebo jest inny wzór, więc tutaj byłby pewien, pewien kłopot, ale już. Powiedzmy, od kwestii nawet takich jak bielizna, po kwestie związane choćby z bronią osobistą dla każdego żołnierza, być może też przez innego rodzaju systemy, bo paradoksalnie to trzeba Białorusinom oddać, że oni bardzo o te swoje stany magazynowe jednak dbali. A na przykład systemy Polones? No, w teorii tak, tylko Rosjanie mają swoje systemy, którymi mogliby się posłużyć. Oczywiście. Pewnie w sytuacji, kiedyby już absolutnie Rosjanie nie mieli żadnych tego rodzaju systemów artylerii rakietowej i uzbrojenia do nich, no to być może poprosiliby Białorusinów, no niemniej byłabym bardzo ciekawa, czy, czy jak Łukaszenka próbowałby się wykręcić, być może próbowałby zaangażować w to Chińczyków, bo też warto zwrócić uwagę, że przecież jest to białorusko-chińska konstrukcja. Czy te groźby, które teraz słyszymy pod adresem Białorusi, na przykład ze strony Jensa Stoltenberga, szefa NATO, żeby Białoruś się wycofała z tego konfliktu, nawet Emmanuel Macron tutaj się wypowiedział na ten temat, czy to w ogóle w jakikolwiek może sposób wpłynąć na Aleksandra Łukaszenkę? Myślę, że niestety nie. To znaczy, oczywiście złośliwie można było Żartować, widząc nieco przerażoną minę Wiktora Hrenina, który, czyli ministra obrony Białorusi, który ostatnio mówił, że Białoruś absolutnie nie chce wojny, ale jeśli, no to będziemy na nią gotowi. Trochę złośliwe żarty było, że raczej wygląda przyjdźcie i nas zabierzcie. Pod takim hasłem wystąpił. Natomiast nie, to nie wpłynie na Aleksandra Łukaszenkę. To znaczy, w normalnych okolicznościach myślę, że Łukaszenka by się absolutnie trzymał od tego konfliktu jak najdalej z dala. No ale dwa lata temu bezpośrednio po wyborach prezydenckich popełnił bardzo duży błąd, bo jednak zadzwonił do Putina zamiast porozmawiać z własnym społeczeństwem. No i za ten rachunek teraz bardzo słono płaci. Płaci tylko w płaszczyźnie wojennej, czy też płaci w płaszczyźnie gospodarczej na przykład? To myślę, że możemy sobie łatwo wyobrazić, że to jest nie tylko na przykład remont sprzętu, właśnie udostępnienie terytorium, bo w zasadzie od tego powinniśmy zacząć. Potem remont sprzętu, leczenie, koszty, przecież to też generuje dość, dość spore wyzwania finansowe. Po, jak sądzę, również nawet paliwa z rafinerii białoruskich, które trafiają do rosyjskich czołgów. Myślę, że to jest taka, taka podstawa, którą Białoruś płaci Rosji właśnie w ramach tego rewanżu za wsparcie Putina. Dla Łukaszenki. A czy Zachód może jeszcze jakoś nacisnąć na Łukaszenkę? Czy w ogóle zostały jakieś tutaj manewry, sankcje? Oczywiście, że jakby formalnie możemy, tylko pytanie, czy jest możliwość do osiągnięcia efekt. Ja się obawiam, że na razie nie, też biorąc pod uwagę, jak mocno jednak Łukaszenka stracił pole manewru do podejmowania samodzielnych decyzji, zwłaszcza w polityce bezpieczeństwa, ale też w polityce zagranicznej. No, i musimy też zwracać uwagę na to, że jednak ta rosyjska obecność na białoruskiej ziemi jest. I to też wpływa na możliwości podejmowania działań przez białoruskie władze. I tutaj o paradoksie. Łukaszenka sam sobie wytrącił dwa lata temu możliwość tego wiecznego manewrowania, którą uskuteczniał przez, przez całe lata i robił to dość efektownie i efektywnie niekiedy. Tym razem tak nie jest. Natomiast oczywiście. Kwestia sygnałów politycznych, kwestia sankcji to jest rzecz ważna, dlatego że ona pokazuje podejście państw zachodnich do białoruskiego reżimu. I sądzę, że no niestety, ale Łukaszenka teraz nie ma wyboru i dlatego on też tak bardzo agresywnie od tych dwóch lat wypowiada się o Polsce, o państwach bałtyckich, o wschodniej flance NATO i o całym sojuszu. No tak, mieliśmy nawet w środę demonstracje przed konsulatem w Grodnie, właśnie gdzie Polsko oskarżano o ambicje wojenne. Anna Maria Dyner, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. To już wszystko w tym po prostu wschód. Jeśli spodobał się Państwu konkretnie ten odcinek, możecie mnie wesprzeć za pośrednictwem serwisu By Coffee. Dla stałego wsparcia polecam zrzutkę i Patronite. Linki w opisie. Do usłyszenia żegna się Piotr Pogorzelski.